Papa, Weber 994, Papa, dzień dobry. Weber 994, Papa, uczyszczanie na plec. Witam Pana, z do Pana, zgodnie z planem w tej chwili 4 mile na południe od punktu Sokser i jeśli to możliwe, chcieliśmy treningowe podejście na LS25. November 9934, Papa, poproś tej na Lima, Oskar Zulu, składźcie gotowość do podejścia, informacja Tango QNH 1020, zniżajcie w kierunku Lima, Oskar Zulu, a nie, utrzymujecie poniżej 3000, no to utrzymujcie. Lotnisko w Lublinku powstało, to się może niektórym wydać dość ciekawe, ale powstało w międzywojniu, w 25 roku, w 1925 roku i w zasadzie działało nieprzerwanie do 50 roku. Z tego lotniska latały normalnie rejsowe samoloty do różnych miast w Polsce, a także m.in. na przykład do Wilna. Łódźwieża, to Weber 994 Papa Tango na pokładzie i gotowi do podejścia. November 9934 Papa, zrezygnowano podejście LS do pasa 2.5, zgłoście stabilizację. I mamy zgodę na LS 2.5, stabilizację zgłosimy na 994 Papa. Uczwała na November 9, Papa, fully established, LS 2.5 miles. November 9, Arlena 3.4, Papa, tower, wind to 0 degrees, 10, maximum 1.6 knots, runway 2.5, good event. Good land, runway 2.5, November 9, Papa. Łódź Lublinek to pełnoprawne i w pełni wyposażone lotnisko międzynarodowe z wszelką niezbędną infrastrukturą. 2,5 km pasa, co pozwala na lądowanie właściwie wszystkim dostępnym liniowcom. Ruch z lotniska Łódź Lublinek to zarówno ruch regularny, jak i ruch czarterowy, a także ruch cargo. Nie jest to lotnisko przodujące w Polsce, jeśli chodzi o ilość pasażerów. Zdaje się, że przed pandemią przekraczało odrobinę 200 tysięcy pasażerów rocznie. Niemniej, biorąc pod uwagę skomunikowanie i położenie, wydaje się być to lotnisko bardzo atrakcyjne. No, ale jednak w czymś tkwi problem. Altitude. Podwozie mamy Looks good. Ale te poprawki na wiatr pasywne robi, mi się wydaje, no ale też wiatr jest w nos, no nie, w nos. Nie powinien żadnych robić. Dobra, flaps full. O, to teraz człowiek, no walcz koleś, teraz walcz. Po punkcie rany jest niżej 1600 stóp na QNH 1020 i pytanie na płytę czy do Bartolini. Na ten go chcielibyśmy tylko zrobić ewentualnie dwa razy. Otóż problem wydaje się tkwić w akcjonariacie, w udziałowcach.
Tak jak to ma miejsce w paru innych miejscach w Polsce, na paru innych lotniskach. Otóż większościowym udziałowcem tego lotniska jest samorząd, jest miasto Łódź, które zresztą zainwestowało w to lotnisko no, masę pieniędzy na modernizację. Mamy tutaj bardzo fajny terminal, który spokojnie wystarcza na obsłużenie dużo większej liczby pasażerów. Mamy też jedno z największych szkół lotniczych w Polsce, Bartolini. Mamy aeroklub łódzki. No, lotnisko mogło być dość intensywnie eksploatowane, ale no, prawda jest taka, że potrzebne jest jakby włączenie tego lotniska w pewien system komunikacyjny, który działa, czy próbuje działać na terenie Polski. No i tutaj niestety znowu dochodzi kwestia właścicielska, a właściwie to kwestia niestety polityczna, no bo jako lotnisko należące właściwie w całości do samorządu, który nie jest ulubieńcem przynajmniej obecnych władz, no boryka się z problemem właśnie za kwalifikowania tego lotniska do sieci systemowej całego naszego kraju. Dlaczego jest tak, że jedne lotniska są bardziej faworyzowane, a inne mniej? No, rzecz tkwi w obszarze właścicielskim. Jeżeli popatrzymy na lotniska, nad którymi kontrolę, choćby pośrednią, ma państwo, czyli Okęcie, czyli Radom, czyli Zielona Góra, no to ewidentnie te lotniska jakby są przedmiotem troski PPL-i, które są jakby bezpośrednim właścicielem tych większościowych udziałów. Natomiast w przypadku, kiedy PPL-e mają już mniejszościowe udziały, tak jak to ma miejsce na przykład w Modlinie, no to niestety okazuje się, że można rzucać kłody pod nogi. Czyli jakby decyduje tutaj element, no nie zawsze do końca czysto ekonomiczny, tylko jednak decyduje element pozamerytoryczny. No i tu jest niestety ten problem, bo to nie jest tak, że lotniska powinny być wyłącznie prywatne. Nie, w pewnym zakresie są to obiekty strategiczne i państwo jak najbardziej powinno mieć pewną kontrolę nad sposobem funkcjonowania lotnisk. Natomiast jeżeli się no jednak pozamerytorycznie dyskredytuje pewne miejsca kosztem innych, wydają się być jednak merytorycznie gorsze, no to efekt jest taki, że poza prowadzeniem jakichś takich politycznych przepychanek niewiele z tego wynika. Zresztą najlepszym przykładem jest właśnie Radom. Widziałem, że sporo osób było bardzo, że tak powiem, nieconych i takich poruszonych moim filmikiem dotyczącym Radomia. Wbrew pozorom dla niektórych, nie było w tym ani żadnej złośliwości, ani żadnej tendencyjności. Ja nie jestem, że tak powiem, zwolennikiem ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej partii politycznej w tym zakresie. W ogóle jestem daleki tutaj od polityki. Patrzę na to wyłącznie z punktu widzenia dobrostanu naszego społeczeństwa jako takiego i jak najlepszego wykorzystania możliwości i infrastruktury. A tutaj ta infrastruktura jest. Yeah.